takie mecze jak ten to zawsze i bez względu na kategorię wiekową spore wydarzenie dla zawodników. Nie inaczej było w starciu trampkarzy młodszych, w którym mierzyli się 13-latkowie Stadionu Śląskiego z Chorzowskim Ruchem. Faworytem derbowego starcia byli niepokonani dotychczas w Lidze Niebiescy, ale gospodarze od początku pokazywali, że mają sposób na to, by sprawić się niespodziankę. W 7 minucie to oni jako pierwsi zagrozili bramce przeciwnika, uderzał Patryk Bębenek. Poprzeczka wisiała jednak naprawdę wysoko, a silniejsi fizycznie goście też potrafili dojść do bramkowych sytuacji. I w 12 minucie to oni mogli wyjść na prowadzenie, ale skuteczną, przytomną interwencją ratuje swój zespół obrońca Paweł Bańczyk. Gracze stadionu starali się zabierać piłkę rywalom jeszcze na jego połowie i to poskutkowało w 19 minucie. Daniel Wilczkiewicz odebrał piłkę przeciwnikom, a potem Wiktor Kułaga prawą nogą nie dał szans golkiperowi niebieskich. No i na Stadionie Śląskim zrobiło się 1-0 dla gospodarzy. Podopieczni trenera Damiana Łukasika starali się odrobić straty, ale nie potrafili trafić do siatki Piotra Miarki. Ciągle dobrze prezentowali się jednak też piłkarze stadionu i w 23 minucie Paweł Mieszczanin musiał bronić uderzenie Patryka Bębenka. W odpowiedzi walkę o piłkę w środkowej strefie boiska wygrali niebiescy. Później dostał ją Kacper Bąk, popędził na bramkę Piotra Miarki, uderzył, ale i bramkarz stadionu złapał piłkę. Sporo działo się w końcówce pierwszej odsłony. To okazja dla ruchu na wyrównanie. Kacper Bąk zmarnował swoją szansę. W odpowiedzi po drugiej stronie boiska bardzo ładną dwójkową akcję przeprowadzili Mikołaj Majewski i Wiktor Kułaga. Piłkarze stadionu przedostali się pod samą bramkę ruchu, ale później Kułaga nie zdołał zamknąć tego wszystkiego trafieniem. Gospodarze mieli jeszcze rzut rożny, po którym piłka trafiła pod nogi Filipa Dudy. Ten oddał strzał, po którym ratowali się wybijaniem futbolówki obrońcy niebieskich. W doliczonym czasie pierwszej odsłony dwie znakomite szanse na zdobycie gola do szatni mieli piłkarze ruchu. Najpierw Kacper Bąk przegrał jednak swój pojedynek z Piotrem Miarką. Chwilę później po rzucie rożnym napastnik niebieskich próbował skierować piłkę do siatki po raz kolejny i znowu nie dopisało mu szczęście. Druga część spotkania zaczęła się od uderzenia Mateusza Wacławskiego zza pola karnego, po którym piłka poleciała jakiś metr nad bramką stadionu. W 39 minucie zawodnicy trenera Piotra Bryka popełnili błąd przy wyprowadzeniu piłki. Dawid Sadowski podał do Niklasa Kabusa, a ten wykorzystał swoją szansę i doprowadził w tym meczu do wyrównania. Gospodarze nie zamierzali się tu jednak poddawać albo puszczać głów na dół. To piękna akcja Karola Jarona, któremu nie udało się jednak pokonać golkipera ruchu. Jeszcze raz atakuje stadion, tym razem po rzucie rożnym. Dobrą okazję miał Wiktor Kułaga, ale nie trafił w światło bramki. Gracze w czarnych koszulkach grali z ogromną zadziornością. To opłaciło się w 54 minucie. Najpierw rywala naciskał Patryk Bębenek, a potem swoją okazję wykorzystał Adrian Duplaga i stadion wygrywał 2-1. Do końca meczu pozostawał jeszcze kwadrans. Okazję na wyrównanie miał Niklas Kabus, ale pewnie łapie piłkę Piotr Miarka. W 62 minucie ładnie w polu karnym przeciwnika zachował się Jakub Garbulowski, ale nikomu nie udało się skończyć jego akcji i skończyło się dla ruchu tylko na strachu. Podopieczni trenera Piotra Bryka grali naprawdę bardzo rozważnie i to oni mieli okazję, by trzecim golem zamknąć to widowisko. Ale ruch wcale nie chciał przegrywać pierwszego ligowego meczu w sezonie i szukał okazji choćby na wyrównanie. Taką miał Patryk Jaskulski, ale pewnie złapał piłkę Miarka. Na więcej gracze Stadionu Śląskiego przeciwnikom po prostu nie pozwolili. Wygrali 2-1 i mogli cieszyć się z derbowego zwycięstwa nad Chorzowskim Ruchem. Więcej jakichś wniosków wyciągnę dopiero jak sobie obejrzę ten mecz na spokojnie, bo na gorąco często się popełnia błędy z jakimś odbiorem meczu, ale osoby z zewnątrz, które przychodziły do ławki, mówiły, że na razie piłka wygrywała z fizyką i miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Tak jak ja już kilkakrotnie mówiłem, my mamy chłopców wielu urodzonych w drugiej połowie roku, dlatego to jest duża różnica na tym poziomie i uważam, że jeżeli nie dojdą, to naprawdę mają duże jakieś tam możliwości, żeby któryś z nich może zaistnieje. Na razie tworzy się fajny zespół, tak podejrzewałem, bo dobry był nabór zrobiony tego rocznika i fajnie, teraz robimy dobrą robotę w szkole i po miesiącu diametralna różnica, bo z ruchem graliśmy przecież miesiąc temu, gdzie nie istnieliśmy praktycznie, a nagle po miesiącu potrafimy z nimi zagrać jak równy z równymi wygrać. No dobrze, dzisiaj zagraliśmy, od początku wyszliśmy skoncentrowani na ten mecz. No na Stadionie Ruchu było ciężej, bo to był pierwszy mecz po oborze tak naprawdę. Teraz jesteśmy już po miesiącu gry, więcej zgraliśmy się, no i dobrze zagraliśmy. No i zagraliśmy dobry mecz. Po przerwie dostaliśmy dzwona i bramkę na 1-1. I to bramka padła
tak się bałem, bo staraliśmy się grać od tyłu, nastąpiło przejęcie po wysokim pressingu przeciwnika i któreś z tych przejęć się w końcu skończyło bramką. I szacunek dla chłopaków naprawdę duży za to, że nie podłamali się, tylko dalej z wiarą podchodzili do tego meczu. No, Rób był dla nich nigdy, od kiedy pamiętam, nigdy nie był dla nich wygodnym rywalem i po takiej bramce się podnieść to naprawdę ogromny szacunek. Byli więksi, ale my pokazaliśmy klasę, pokazaliśmy, że nie liczy się wielkość zawodnika, wysokość, tylko to jak zagra, technicznie poda. No i udało nam się wygrać dzisiaj. Trzeba mieć jeszcze wyżej. Pamiętajmy, że to nie jest pierwsza Liga Wojewódzka, tylko to jest jeszcze druga Liga Wojewódzka. Także nie ma takiej możliwości, żeby tutaj nie patrzeć w górę, bo jeżeli nie będziemy patrzeć w górę, to się nie będziemy rozwijać. 3, 4! Cały świat już wie! Stadion wygrał mecz! Słychać głośny śpiew! My bawimy się